A więc kolejny krótki materiał, vlogasek. Witam serdecznie. Chciałbym opowiedzieć, jak jako ojciec, mąż, facet, mężczyzna w Polsce po doświadczaniu w sposób długotrwały znęcania się psychicznego, fizycznego i materialnego, czy tam finansowego, chciałem zgłosić tą przemoc polskim służbom, które są za to odpowiedzialne, gdzie wszędzie są plakaty stop przemocy, że jest to surowo piętnowane, że w cywilizowanym kraju, jakim jest Polska, do czegoś takiego nie może dochodzić. Są nowe ustawy przeciwdziałania przemocy domowej. Już drogie panie, które chcą mieszkanie na własność, często to wykorzystują. Ja nie umniejszam tutaj przemocy domowej, bo to jak najbardziej trzeba tępić. I trzeba mieć do tego podejście bez uprzedzeń i bez dyskryminacji z powodów płci. A do takiej często dochodzi. I w Polsce, a przynajmniej w niektórych zakątkach, mamy według mnie taki zaścianek mentalny, że o tym zaraz opowiem. Otóż, nie pamiętam dokładnie kiedy, ale może to był kwiecień tamtego roku, czy maj. Ja sobie to gdzieś sprawdzę. Ale przez półtorej miesiąca próbowałem zgłosić tą przemoc domową. Jak to wyglądało? Przyjeżdżam do Polski, czasami czwartek, czasami piątek, ale z racji tego, że nie stać mnie na tyle wolnego, to przyjeżdżam sobie w piątek, wieczorami, mam samoloty. Na tamten moment oczywiście mówię. No i przyjeżdżam, no i jestem sobota, niedziela, w poniedziałek, w południe mam wylot z Krakowa, więc ani w piątek nie załatwię nic urzędowo, ani nie załatwię też nic urzędowo w poniedziałek, no bo nie mam po prostu fizycznej możliwości, ani nie stać mnie na to. Ale policja działa tak, że w soboty mają swoje dyżury, w Lesku mamy super piękną, ładną komendę, nowo wybudowaną, piękny, duży budynek. No i ja na takiej komendzie w sobotę o godzinie tam 7 rano czy 8 rano się pojawiłem, a to z tego powodu, że spotkania wtedy miałem z kuratorem i na godzinę 10 musiałem być w tym miejscu wyznaczonym, a godzinę drogi to z Leska jest. No i przychodzę do okienka. Dzień dobry, Antoni Wilczek, tutaj jest mój dowód osobisty. Chciałem zgłosić przemoc domową. Pan patrzy, kogo nad kim? Mojej żony nade mną. Ale jak pana żony nad panem? No, chciałem zgłosić, że moja żona w sposób długotrwały, ciągły, przez 2,5 roku trwania naszego małżeństwa znęcała się nade mną psychicznie, fizycznie, ekonomicznie w sposób ciągły. Ale zdaje sobie pan sprawę, że w razie gdyby to się okazało, że to jest jednak nieprawda, to są bardzo poważne pomówienia i jeżeli się tak okaże, to będzie pan pociągnięty do odpowiedzialności za fałszywe zawiadomienie. Ja mówię, tak, zdaję sobie sprawę. Mam tutaj cały materiał dowodowy, który jest niepodważalny, który zgromadziłem przez ten okres czasu. Są tam zdjęcia, rozmowy, transkrypcje, co pan chce. Wszystko jest, są przyznania się do winy na, w takiej zasadzie, że żona mówi, no tak, tu cię uderzyłam, bo wysłałam jej zdjęcia, jak mnie pokatowała, jakie miałem ślady. No tak, to ci zrobiłam, to też. O, tego nie pamiętam, to chyba sam się uderzyłeś. O chłopczyku, kobieta cię bije. Takim tonem, kurde. A więc pan się mnie zapytał, a na czym ma pan te dowody? A ja mówię, że mam na pendrive'ie. To nie przyjmiemy zawiadomienia.
A dlaczego nie przyjmiecie zawiadomienia? Musi być na płycie CD, ale ja chcę zgłosić zawiadomienie. Jak pan będzie miał płytę CD, to przyjmiemy. No więc, że na tamten moment ja tego zrobić nie mogłem, no to odpuściłem temat, bo nie będę się z koniem kopał. Więc zrezygnowałem, bo nie miałem jak tego nagrać fizycznie. Ale na następny kontakt, który miał się odbyć za 2 tygodnie, miałem już tą płytę. No i wiedząc, że dyżury mają panowie od 7, no to ja pojawiłem się tam o 7. Dzień dobry, tutaj jest mój dowód. Chciałem zgłosić przemoc domową, znęcanie się psychiczne, fizyczne, ekonomiczne nade mną w sposób ciągły przez moją żonę przez czas trwania 2,5 roku naszego małżeństwa. Musi pan poczekać, osoba, która odpowiada za przyjmowanie zgłoszeń, jest w tym momencie w terenie, jest w Baligrodzie i będzie za 45 minut. Proszę poczekać, chcę się siąść i poczekać. Dobra, poczekaj. No więc zgodnie z tym, co pan policjant powiedział, dyżurny, poczekałem sobie godzinę, podchodzę do okienka, pytam się, gdzie jest ten policjant, no bo ja jednak muszę maksymalnie stąd o 9 wyjechać, już jest 8. Myślę, jak godzinę czasu na pewno będę to, a ja nie chcę, żeby mi spotkanie przepadło, na które te 2 weekendy mi kosztowały czasami 7,5 tysiąca złotych, żeby zrealizować 16 godzin widzenia z dzieckiem i opłacić to wszystko, ten haracz. No i pan do mnie mówi, no będzie za godzinę. No to zrezygnowałem po raz drugi. Nie ma tam osoby, która by mogła to przyjąć. No i kolejna próba, po kolejnych 2 tygodniach stawiam się na stawienie bojowe. Wstaję, mówię, dzień dobry. Tym razem mnie nie spławicie. Nie wyjdę stąd, dopóki nie zgłoszę, że moja żona popełniła nade mną przestępstwo przemocy domowej, psychicznej, fizycznej, ekonomicznej. Nie wyjdę stąd. Proszę sobie poczekać. Po jakichś, nie wiem, 15-20 minutach zszedł, nie że ja wszedłem w komendę, tylko na tą poczekalnię przyszedł do mnie pan policjant, który ostatecznie przyjął ode mnie zawiadomienie, ale przez 15 minut, zanim postawiłem na swoim, ten pan mnie zniechęcał. Mówię, a po co to panu? A czemu tak późno? A po co to? A dlaczego teraz? No bo w Polsce za łatwo jest facetowi, takiemu jak ja, który ma powiedzmy 100, czy tam wtedy, nie wiem, po wypadku byłem, to byłem chuchro, ale w każdym razie łatwo jest przyznać się facetowi w Bieszczadach, gdzie drwale i tak dalej, była taka moja historia, przyznać się, że kobieta cię napierdala, takie chuchro, 10 kilogramów, bardzo łatwo. Więc po szeregu jej pomówień stwierdziłem, że dość tego, basta, ja dość mam przypisywania mi tego, co ona mi robiła. I powiedziałem, no, że ja po prostu to chcę zgłosić, bo mam tego po prostu dość. Zgłaszałem to ponad godzinę. Ja bardzo, ale to bardzo prosiłem tego pana policjanta, żeby ta sprawa do rozpatrzenia nie trafiła do komendy w Polanczyku. Oczywiście zostawiłem materiały, adresy świadków, wszystko. Świadka z Krakowa, z pracy, w której tam pracowałem, gdzie po prostu jak chodziłem już taki dosłownie pobity i się znajomy pracownik zapytał, co ty taki chodzisz? Żona cię napięty, co? Ja się autentycznie rozpłakałem, bo już miałem dość. Podałem tych świadków, sprawa trafiła oczywiście do Polanczyka.